Siemanko ludziki, witam w kolejnym odcinku, trzecim już z serii Duke Nukem 20 Anniversary Edition. Dobra, ciśniemy dalej. Warp Factor. Nie pamiętam, czy to jest nowy poziom, czy skończyłem w jakimś konkretnym momencie. No nieważne. A, dobra, aha, no to na końcówce poziomu skończyłem, dobra. Dzisiaj sobie właśnie przeczytałem, jak dojść, bo się zastanawiałem, gdzie był ukryty poziom w drugim epizodzie i teraz sobie przeczytałem, że podczas poziomu Dark Side trzeba po prostu, jak znajdziemy monolit czarny, ten z Odysei Kosmicznej, to musimy tam jakąś ścianę wysadzić i wtedy będziemy mieli dostęp do ukrytego poziomu. Kurczę, ale no nie, no to teraz powiem wam szczerze, że robi na mnie wrażenie. No, jestem naprawdę pod wrażeniem. Bardzo ładnie to wygląda, te ambient lighty. No kurde, naprawdę tak się kurczę, jestem rozdarty, jak robię tą gierkę. Jestem rozdarty, żeby wyrazić jednostronną, w sensie jednoznaczną opinię na temat tej gry. No na pewno słabe jest to, że gra kosztuje prawie stówę. To jest trochę słabe. Ale w zasadzie jakby nie patrzeć, jeżeli na przykład nie chcecie bawić się w tworzenie poziomów do Duke'a i na przykład nie kupiliście wcześniej Duke'a Megaton Edition, to z czystym sumieniem mogę wam gierkę polecić, bo jest spoko, no mamy w zasadzie tak, no mamy tutaj zaraz chwila, moment. Więc tak. Mamy tutaj wszystkie 5 epizodów znane z wersji Atomic Edition. Plus jeszcze jeden dodatkowy epizod. Czyli mamy w zasadzie wszystko to, co miały te. No nie no, inaczej. Zaraz, kurde. Się próbuję ogarnąć, co tu trzeba. Dobra. O, kurde, tam jest ten. No. Daj, żeby mnie tutaj nie zmiażdżyło, bo byłoby kiepsko. Ło, shit, o, tu jest zamknięte. Shit. Cienko. Cienko to widzę. O, dobra, tam jest otwarte. Kurde. To było atomowe zdrówko. I w sumie kusi mnie, ale nie będę jakoś specjalnie tam. Zaraz, czy to jest aby na pewno dobra droga? Chyba tak, dobra. Jedziemy dalej. Dobra, kontynuując. Mamy tak, wszystkie 4 epizody. Trzy pierwsze z podstawowej edycji 1.3 Duke'a plus jeden epizod The Birth z edycji Atomic. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj ten nowy epizod stworzony na potrzeby 20-lecia Duke Nukem, który się nazywa World Tour, czyli jakby World Tour, czyli tak się określa na przykład trasę koncertową jakiegoś danego zespołu. No nieważne. Nie wiem, czy tak dokładnie to się tak się określa, ale dobra. O, Squish. Dobra, tutaj ktoś jeszcze? No, i ten The Bird wchodzi w zestaw
No i plus jeszcze to, że mamy tutaj odświeżony ten silnik graficzny. W zasadzie może nie tyle odświeżony, co po prostu zmodyfikowany został tutaj chyba kod źródłowy. No nie, no można powiedzieć, dobra, uprośćmy to, nie bawmy się tutaj w technikalia. Mamy tutaj odświeżony silnik graficzny. Tak się zastanawiam, czy tutaj coś jeszcze w sumie jest. Dobra, nie ma. No, silnik graficzny jest odświeżony. Mamy piękne ambient lighty. Fuck you, asshole. Dobra. Spaduwa mi stąd. O kurde. Shit, dobra. Dobra, no normalnie jak w Alienie. Jest, jest. Teraz się zespawnują, wiedziałem. Dobra, bo już naprawdę. Już się trochę obawiałem, że może być kiepsko. Dobra. No i mam ten odświeżony silnik, który jak widać radzi sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o to oświetlenie. No i mamy oczywiście nagrane przez oryginalnego aktora głosowego, Johna Saint Johna. Mamy nagrane nowe kwestie gadane, czyli odzywki, bardzo mi przykro, Lahona, ale niestety stałeś mi na drodze. No i to są właśnie argumenty, które by mogły przemawiać za kupnem tej edycji. Ale no jest oczywiście jeden wielki minus, którym jest cena. Jest w zasadzie, jest to trochę wręcz smutne, że cena jest tak wysoka, przynajmniej na Polskę. No w zasadzie to nawet nie tyle na Polskę, co podejrzewam, że wszędzie $20 czy tam 20 euro to będzie nadal za dużo jak na 20-letnią grę, która wcale nie została tak bardzo odświeżona. Nie mamy tutaj teksturek HD, co prawda mamy tutaj rozdzielczość HD, ale nie mamy teksturek. No i kurczę, ale naprawdę powiem wam, że robią na mnie wrażenie te ambient lighty tutaj. Teraz ten epizod wydaje się jeszcze bardziej klimatyczny niż był przed laty. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i to jest naprawdę plus. Te ambient lighty, oświetlenie i ten zmodyfikowany silnik. Zobaczmy, jak to wyglądało na starym silniku. No, tak klimatycznie nie było. Zobaczcie, wystarczy trochę oświetlenia i o. Inaczej zupełnie człowiek patrzy na tą gierkę. No i tutaj zabójcą tej gry jest w zasadzie jej. Aha, dobra, to jest czasowe. Zabójcą tej gry w zasadzie jest jej. Aha, kurde. Aha, nie, dobra, dobra. No dalej, wybieraj się, rakietnico. No, zabójcą tej gry jest tutaj cena, ale jeżeli cena spadnie, będzie jakaś promocja i nie macie Megaton Edition, albo nawet jak macie i będzie jakaś promocja, no, warto się w to zaopatrzyć, chociażby dla tego odświeżonego silnika. Co prawda, no oczywiście wiadomo, że możecie zagrać sobie w starą gierkę. No niestety już niedostępną w starą edycję Duke'a z Good Old Games, która już niestety jest niedostępna w sprzedaży, przynajmniej na razie. Nie wiem, jak długo się to utrzyma, ale spadłem. Nie wiem, jak długo się to utrzyma. Shit, dobra. To trzeba cofnąć trochę. Dobra. Wypada się tutaj nieco. Yeah.
Dobra, reaktor poszedł. Suck it down. Suck a cock. Suck a cock. Ło. Jest, dobra, z Overlordem teraz będziemy czaskać się. Podejrzewam, ale będzie to chyba jego słabsza wersja. Dobra. Co teraz? I co teraz? A, dobra, tam jest ten. Już myślałem przez chwilę, że tu będzie ten Easter Egg z Gwiezdnych Wojen z Luke'em Skywalkerem, ale nie, nie, to jeszcze nie ten poziom. No. Uuu, fuck. O, fuck, gnidy jedne. Fat Commander, fat piece of shit. O, dobra, ścierwo ubite. No i... No i jak cena spadnie tam... To polecam się w to zaopatrzyć. Zaopatrzyć. Powiem wam, że nawet jak spadnie cena do 10 dolarów, czy tam do 10 euro, to już wtedy warto się w to zaopatrzać, bo to jest naprawdę, jest całkiem fajna edycja, nie pozbawiona oczywiście wad. Wadą, jak już mówiłem, jest cena, no i przede wszystkim, jakbyście chcieli się bawić w edytowanie poziomów, bądź też tworzenie nowych, swoich własnych, to niestety nie uświadczycie tutaj na razie. Nie wiem, może się to zmieni, może nie. Nie uświadczycie tutaj edytora poziomów. Dla mnie jest to na przykład, jako że bawiłem się w te mapy, znam ten edytor, znam edytor build, dla mnie jest to osobista tragedia ze strony Duke'a, że nie ma tutaj edytora, bo patrząc na te ambient lighty, no naprawdę aż chce się wrócić do tego mapowania, bo to było naprawdę bardzo spoko zajęcie. Duke ma trochę ten silnik toporny, jednak to nie jest takie pełne 3D, nie mamy tutaj takich platform 3D tutaj, jak było to na przykład w Quake'u jedynce. Tylko ten silnik jest taki, tworzy jakby, o shit, ale centralnie, fuck, centralnie hita z rakiety przyjąłem. Dobra. O shit, też dostałem tutaj z backshota, camshot. O, dobra. No i właśnie w tym momencie się przydaje ta opcja tego cofania czasu. Zobaczcie, ile zaoszczędziłem na quick loadowaniu. Fakt faktem, no... Przyzwyczajenie jest do tego wciskania F5 i F9, czy tam F6 i F9. No nieważne. No i jak właśnie patrzę na te tutaj ambient light, to aż by się chciało wrócić do tego mapowania, no ale niestety podejrzewam, że jedyną tutaj metodą na mapowanie jest uruchomienie wersji, wydaje mi się przynajmniej, no, wydaje mi się, że wersja tylko Megaton Edition posiadała ten edytor, ale głowy sobie nie dam uciąć. Wydaje mi się, że jednak ten edytor tam był. Jeśli nie, to na pewno jest dostępny edytor z poziomu Eduke 32, ale to wtedy musicie posiadać w najlepszym wypadku musicie posiadać po prostu kopię Duke'a zwykłego, czyli na przykład taką kopię z Good Old Games. O, fuck. No, jak macie z Good Old Games, to sobie dołączacie do Eduke 32. No, dołączacie sobie zwykłą edycję do Eduke 32 i tam macie mapera bodajże 32 i wszystko śmiga, gitara siema, robicie sobie poziomy. No, ale tutaj na standardzie tego nie ma i w zasadzie ta edycja jest dosyć
tak zmodyfikowana, że nie widziałem tutaj chyba w plikach pliku GRP, który jest wymagany do obsługi edytora. No i to jest takie trochę kiepskie. To jest takie kiepskie. No nie wiem, na upartego pewnie by się dało to jakoś tam ekstraktować, bawić się, ale no czy to jest sens? To nie wiem. W każdym razie, no jeżeli chcecie tworzyć mapy, no to ewentualnie możecie taki sobie zabieg, jeżeli macie oczywiście wcześniej zakupioną edycję. No jeżeli nie macie, no to do czego was nie namawiam, ale no jedyną tutaj słuszną ewentualnością jest wtedy pobawienie się w piractwo, co jest słabe, no. Z mojego punktu widzenia oczywiście, nie mówię, że tam nikogo nie oceniam. Każdy sobie rzepkę skrobie. O, shit. Kurde, 10 mogli dać tych overlordów. O, fuck. Klawiatura mi się tutaj zblokowała, albo to jakiś bug. Dobra. Dobra, jakąś inną taktykę trzeba tutaj. Ło, nie no, coś tutaj trzeba wymyślić innego, dobra. Jakoś tutaj, tak? Może jakoś. Co my tu mamy w zanadrzu? To jest fajne, że tutaj scrollem można sobie. Ja pierdziela, ale masakra. Jeszcze kawałek cofnę tu. O. I to jest tak fajne, jeśli robimy jakiegoś save'a, zrobimy quick save'a w złym momencie, to jest właśnie taki, to jest właśnie sposób na to, żeby nie wpakować się w kibel jakiś. Dobra, steroidy. Jedziemy. Ło! A to co to było? A, wdepnąłem chyba w minę jakąś. Wdepnąłem w kupę. A, dobra, steroidy jeszcze nie napoczęte. Ło! Ale ja nawet nie wiedziałem, że to taki hardcore tutaj będzie mnie czekał. Ło! Ale normalnie za szybko zadziałałem. Dobra, jedziemy. Tu! Znowu wpadłem na tą minę, ale już dobra, jesteśmy bliżej niż dalej. Aaaa! Dobra, jeszcze trzeba cofnąć po prostu do momentu. O. Dobra, jest, porobieni. Porobione obydwa bydlaki. No. Także no. Już trochę tak. Bo chciałem jeszcze poruszyć tutaj temat Dishonored, a ja się tutaj rozbebłałem. Czyli w ogólnym rozrachunku, jeśli nie macie żadnego Duke'a, a chcielibyście się pobawić tutaj, w sensie chcielibyście sobie zagrać w dobrą gierkę oldschoolową, no to jak najbardziej można sobie tą wersję odpalić. Możemy oczywiście też ustawić sobie w miarę taką wersję, jaka była w 96 roku. Można powyłączać te wszystkie ambient lighty. O, możemy sobie ustawić taką opcję graficzną, oldschoolową. Bo możemy grać też na nowym silniku, nie tyle nowym silniku, co tam jego modyfikacji. No, czyli ogólnie jest dosyć kontrowersyjna ta edycja. Teraz, czy ja tu dobrze idę? Chyba dobrze. No nieważne. Idziemy. No, czyli jest po prostu kontrowersyjna ta
edycja. No, jeśli mógłbym coś powiedzieć na ten temat, jeszcze tak podsumowując, no to uważam, że warto się w to zaopatrzyć, ale jak cena trochę spadnie, bo za stówkę trochę tak, trochę się bym wahał to polecić. Zaraz, no kurde. Dobra, aha, okej. Chyba, że zaraz. Tutaj jest kamerka. Co to jest za kamerka? Dobra. Próbuję właśnie zrozumieć tutaj ten poziom. Aha, dobra. Dobra, już czaję. Aha. Dobra, jest git. No, jest progres. Dobra, już kończąc temat Duke'a, jeszcze pewnie się pojawi do końca tej serii. Ue, no ile tego gówna. O, shit, dobra, niech mnie zabiją. Dobra, ja sobie tutaj cofnę nieco. Trochę życia wjebało, tutaj jest niezbyt różowy, już sobie ustawię Devastatora. Dobra, zbugował się. O. Chcę z powrotem. A nie, musi jednak całą procedurę wykonać. Dobra. No, teraz trochę lepiej powinno mnie być słychać na tym nagraniu, ponieważ trochę sobie podbiłem, dałem sobie 20 do boosta mikrofonu, ale niestety zaowocowało to tym, że trochę będzie szumu. No ale z dwojga złego, no to lepiej chyba, żeby było mnie słychać na tym nagraniu niż trzeba by było sobie ten podgłaśniać specjalnie. No ale myślę, że ten szum, no, jest jednak jakoś tam do wytrzymania. No chyba, że jesteście audiofilami, no to jest, o, jest, kurde. Ładny skybox. O, tutaj słonka prawie nie widać. O, tam delikatnie. O! Teraz mamy słonko. Piękne słonko. No, także mam nadzieję, że zmiana. Jakbyście mieli jakieś uwagi do jakości, to piszcie. Im szybciej mi tutaj rozjaśnicie sytuację, tym szybciej może uda mi się jakoś załatać niektóre problemy natury technicznej. Kurde. Upiłem się kawy, teraz im się beka. Dobra, co my tu mamy? Supplies. Nie chce się otworzyć. A, to jest ta jazda. Widzieliście? No, w sumie Shrinkera mam już od jakiegoś czasu. A z niego w ogóle nie korzystam. Na, szkoda Shrinkera na te plazmoidy, czy jak one się tam nazywają. No, słuchajcie, moi drodzy, kochani widzowie, najlepsi na świecie i Wazylinka Modeon. Grałem sobie w tego Dishonored. W zasadzie to kupiłem w premierze, ale niestety Far Cry 4 mnie tak wciągnął, wkręcił, że stwierdziłem, że nie, dobra, nie zabieram się jeszcze za Dishonored. Muszę dokończyć najpierw tego Far Cry'a. Czwóreczkę. I no, przyznam szczerze, że Far Cry czwóreczka dał czadu. Bardzo mi się podobała. Historia mi się mega podobała.
Uważam nawet, że była lepsza niż w przypadku Far Cry'a trójki. W ogóle klimat Himalajów był mega zajebisty. Co z tego, że w zasadzie niewiele się różnił od tego Far Cry'a trójki pod względem mechaniki. Ja wychodzę z założenia, że jak coś jest dobre, jak na przykład w Falloutie jedynce i dwójce. Fallout jedynka był na tyle dobry, że dwójka mogła zostać ze spokojem. Dwójka mogła zostać ze spokojem zrobiona na silniku jedynki. Także pod tym względem, jeśli chodzi o Far Cry'a czwórkę, to tutaj nie ma dla mnie najmniejszego problemu, że można stwierdzić, że była wtórna. W sensie w takim, nie tyle, że wtórna, że chodzi mi tutaj o to. Teraz chwila, moment, kurde, przecież to było otwarte. Czyżby znowu to było na czas? Chyba tak. Dobra. Lecąca. Srająca. Fuck. Trochę mnie wystraszył, muszę przyznać. Gdzieś tu słyszałem Octabraina. Ten jego specyficzny. Co to jest? Taka mini kamerka, zobaczcie to. Ciekawe, czy ma pole siłowe. Nie, nie ma pola siłowego, a to dziwne. Pierwszy raz się spotykam z nią. To znaczy, pewnie ją widziałem wcześniej, ale nie zwróciłem uwagi. Nigdy. Dobra. Można wychodzić. No i nie przeszkadzało mi to, że Far Cry 4 niewiele różnił się od trójki. Po prostu. Shit. Po prostu Far Cry 3. Mechanika Far Cry 3 bardzo mi się podobała. Uważam, że była mega udana. I można było ją po prostu użyć w czwórce bez większych modyfikacji. Była na tyle wystarczająco dobra, że można było ją użyć w innych częściach gry. Wzorem z Fallouta jedynki i dwójki. Więc no. O! Achievementa dostałem, że wdepłem w gówno. Super. No. No i właśnie, nie chciałem zaczynać. Ale poleciało. No i nie chciałem zaczynać tego Dishonored jeszcze w dniu premiery. Właśnie ze względu na to, że nie miałem niewyrównane rachunki z Far Cry'em 4. No ale skończyłem Far Cry'a 4. Uważam, że była to świetna. Świetna historia, świetna opowieść, więc jeśli wahacie się nad kupnem Far Cry'a 4, to Far Cry'a 4 mogę wam ze spokojnym sercem mogę wam polecić. Jak tam wydacie na niego 50 zł, to naprawdę będą to dobrze wydane pieniądze, bo teraz w zasadzie za te 50 zł można sobie kupić, można sobie sprawić Far Cry 4. Dobra. Spoko. Kurde, wkurza mnie, że nie mam tego shotguna. Muszę teraz trochę. O, jest freezer. Freezer może się przydać. Dobry freezer jest dobry. Czy tu będzie czekał mnie jakiś sekret? Kurde. Strzela we mnie jakimiś, kurde, owsikami. Masarnia. Kurde, ale czerwonej karty nie mam. Co mnie nieco smuci i te dźwięki też mnie smucą. No i w zasadzie, no jeszcze nie mogę się tak wypowiedzieć na temat tego
Dishonored, bo gram zaledwie tam może z godzinkę, półtorej. Ciekawi mnie tylko, bo na początku możemy wybrać sobie, kim gramy, albo tą Emily, albo Corvo. I właśnie zastanawia mnie, czy ten wybór zobowiązuje nas do grania przez całą grę jedną postacią, w sensie, że wybieramy na przykład tak, jak to było w Rezydencie jedynce. W sensie, że wybieramy sobie postać i gramy nią do końca gry. Czy jest to, czy potem, czy wybieramy tylko, czy wybieramy tą postać, aby przejść daną sekcję gry i potem będziemy mogli sobie wybrać kolejną sekcję gry, będziemy mogli sobie grać inną postacią. No i to mnie właśnie zastanawia, bo wybrałem sobie Emily, ale szczerze mówiąc, no nie chcę przechodzić całej gry, bo pewnie nie będzie mi się chciało za drugim razem przechodzić gry, jeszcze raz Corvo. Więc wolałbym jednak, żeby te zmiany... Są te monitorki takie małe, nie przypominam sobie ich zupełnie. Dziwne. Dziwne. Dobra. Aha, czerwona karta jest super. Nawet nie pamiętam momentu, w którym ją zdobyłem. Uuu, ale mnie zaskoczył. Dobra. Weźmy już, zaciukaj. Dobra, cofnijmy sobie nieco. O, to myślę, że to będzie to dobry moment. Freezera trochę używamy sobie. Okej. No i właśnie, to mnie najbardziej zastanawia, czy w tym Dishonored możemy grać innymi, w sensie, czy wybieramy postać na całą grę, czy tylko na jej dany segment, fragment, i potem możemy sobie wybrać inną postać. Wow, shit. To jest dobre, że jak zamrozimy już sobie potworka, to potem jak on się odmrozi, to w zasadzie jest do wykończenia na jeden strzał. To jest zajebista sprawa. Zawsze się tak lubiłem bawić, że zamrażałem sobie jakiegoś tam ultra. Właśnie zazwyczaj zamrażałem sobie tych overlordów. I potem ich wykańczałem na hita z papcia. I taki overlord potem dostawał z papcia w mordę i się kończyła gra. Dla niego przynajmniej. Dla mnie nie, bo ja wtedy byłem wygrywem. Bo kto nie chciałby kończyć na papcia Overlorda? Tylko mistrzowie wygrywają. W sensie... No, nieważne. Nie pogrążajmy się. No i ten Dishonored, jak miał jakieś tutaj pierwsze wrażenia swoje sprecyzować, to tak jest dziwnie. Gra wydaje się fajna, aczkolwiek tak, nie wiem, odnoszę wrażenie, że trochę jest jak wygląda na przynajmniej te niektóre grafiki w menu głównym, na przykład postacie, wyglądają na trochę budżetowe. Ale to jest takie moje pierwsze wrażenie, które może ulec zmianie. No to tak po prostu na pierwszy rzut oka tak spojrzałem, kurde. Może nie tyle, że gra z kiosku ruchu, ale tak jakoś nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że gra Dishonored 1 wyglądała lepiej pod względem stylistycznym. Przede wszystkim wydaje mi się, że Dishonored lepiej sobie radziło na silniku Unreala Trójki, bo nie wiem, czy wiecie, ale ta druga część. O, uwielbiam ten utwór, to jest Aliens. Mój ulubiony utwór z soundtracku Duke Nukem. O, bardzo ładnie tutaj MIDI przerobili.
Nie będzie tutaj tego słychać, więc jak chcecie, to wpiszcie sobie na YouTubie Duke Nukem 3D Aliens MIDI albo coś w tym stylu. Bardzo lubię ten utworek. Kurde, a potem się dziwię, dlaczego shotguna nie mam. Jak tutaj napierdzielam na oślep. A już mnie wkurzają te plazmoidy. Fuck. No i wydaje mi się, że tutaj wtedy na Dishonored 1 te postacie były takie właśnie przerysowane, te mordy takie pociągłe, jakieś podbródki takie ultra super wyraziste. A tutaj już jest tak jakby, owszem, tutaj jest też taka stylistyka oczywiście jakby trochę przerysowana w stosunku do rzeczywistości. Też mamy jakieś takie mordy pokrzywione, odstające uszy i inne takie duperele, ale jakoś to wtedy, nie wiem, gdzieś ktoś kiedyś określił Dishonored 1 jako takie interaktywne malowidło. No i wtedy rzeczywiście nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że jest tak, jak ktoś tam kiedyś powiedział. Nie wiem, czy to Wąził Kłas, czy Archon w jakiejś swojej recenzji Dishonored'a powiedział, że gierka wygląda jak takie ruchome malowidło. No i coś było w tym. A tutaj, jak na razie grałem, tak kurczę nie umiem wyczuć tego klimatu Dishonored'a. Jedynki przynajmniej. Nie mówię, że jest to zła gra, bo jak na razie kradanie było całkiem zacne. Aczkolwiek, jeśli miałbym mówić gry, jeśli miałbym określić, kim wolałbym grać, bo na razie zagrałem sobie Emily i trochę tam Corvo, dosłownie tam 5 albo 10 minut pograłem sobie Corvo, to szczerze mówiąc, Corvo mi się lepiej grało. Co mnie trochę wkurzyło w Dishonored 2, to nie wiem, czy ja coś przegapiłem. W każdym razie nie przypominam sobie, żeby gdzieś w Dishonored 1, poza jakimiś tam pamiętniczkami, było powiedziane, że Emily jest córką Corvo. Ze spokojem, to nie jest żaden wielki spoiler, bo tego się dowiadujemy już w intro, że w zasadzie to w samouczku, że Corvo jest ojcem Emily, ale ja jakoś raczej nie wiem, czy ja coś źle zapamiętałem, czy coś. W każdym razie nie przypominam sobie, wiedziałem, że o shit, że Emily bardzo lubiła Corvo, ale nie przypominam sobie, że miały być to relacje ojca i córki. Wiadomo, że Corvo musiał uratować Emily. Ale naprawdę, no nie wiem, jeśli coś przegapiłem, to możecie mi napisać, bardzo chętnie się dowiem czegoś, czego jeszcze nie wiem. No i takie to trochę, no, trochę mnie wkurzyło właśnie rozbieżność z pierwszą częścią. Nigdzie może to, wiecie, no może będzie to powiedziane w późniejszej części gry, o co chodzi, dlaczego tak. Fuck! A mnie wkurza ten plazmoid. Już mówiłem, że mnie wkurzają te plazmoidy. Ah, shit. Ah, fuck. No, nic dziwnego, jak mamy 3% healtha. Dobra. Okej. Jakoś ujedziemy. Jakoś tutaj trzeba będzie ujechać. Mamy tu jak... Nie, nie mamy, kurde, tego. Nie mamy więcej HP-ków. Trzeba tutaj trochę supplies'ów pozbierać.
tutaj zbytnio jakoś tutaj się nie wzbogaciliśmy, ale dobra, już olać to. Dobra, jeszcze za słaby. Za słaby jestem. Normalnie jak w Dark Soulsach. Trzeba taktykę obierać. No. No tak ogólnie, no gierka wydaje się spoko. Jeszcze ten. Jeszcze tam nie wydaje żadnego werdyktu, bo za mało, jak już mówiłem, za mało grałem i... I ciężko mi jest naprawdę cokolwiek powiedzieć więcej, no ale jest... Ten silnik, on jest tam, on się nazywa Void i jest wspierany przez tego jakiegoś, nie wiem o co chodzi, tam jest Powered by ID Tech coś. Nie wiem, czy to jakiś nowy silnik. ID Software. Dobra. Pff, ale tanie. Ale tanie to było. Teraz im tam właduje. Właduje im tutaj tonę ołowiu. W ryj prosto. Mogą ssać moje kule. Dosłownie. Kule pistoletowe. Fuck, ale kurde, zgarniam te hity. To jest normal? A to co za cieniowanie dziwne? Jakieś normalnie. Niech się nie zesrają, tylko... O, pamiętam kiedyś, jak nagrywałem właśnie ten... Chyba sobie robiłem jakąś... Chyba sobie robiłem jakiś tam... remake dawnego Let's Playa i chyba kiedyś nagrywałem ten... właśnie ten poziom. Gadałem o filmie... Moon z tam 2009 roku, bardzo fajny, w ramach przypomnienia możecie sobie obejrzeć, mega zajebisty, Moon z 2009, o ile się nie mylę, o fuck, no tu był jakiś bug graficzny, coś było, w sensie nie tutaj, teraz bezpośrednio, ale wtedy jak grałem w tamtym gameplayu, było coś się tutaj działo z podłogą takiego dziwnego. Yeah, shotgun to jest właśnie to. Shotgun to jest to. Także no, jeszcze sobie tam pogram w tego Dishonored'a ze 2-3 godzinki i będę mógł już trochę więcej powiedzieć na temat samej tej gry. Fuck. No dobra. Dobra, powiedzcie mi teraz, nie mam na przykład jetpacka. Mam jetpacka chyba. Mam jetpacka. No i w sumie co ja teraz tu... Aha, dobra. Aha, zobaczcie. O, shit, to jest dobre. Jakiś Ancient Chinese Secret będzie? Nie, nie będzie. Fuck! O. Tutaj będzie... Proszę kochanego państwa, gdzieś secret z Luke'em Skywalkerem. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj w tym... Ale to zajebiście wygląda, naprawdę kurde, ale jestem pod mega wrażeniem. Zajebiście wygląda ten... poziom. W sensie ten... Te ambient lighty. Dobra, o, tu będzie secret z tym Luke'em Skywalkerem. Zaraz zobaczymy, co powie nowy Duke. Dobrze, na maksa. Dobra, jest pozamiatane. Mamy medkita? Nie mamy. No to jest crazy, przyznam szczerze, że teraz to się crazy zrobiło. Dobra.
Czy ja coś tutaj podziałałem, że... Ło, normalnie horda zombie. Co tu się dzieje? Nie przypominam sobie właśnie takich... Ło, shit. Uhu, fuck. To było niezłe. Były niezłe, mocne i w ogóle plazmoidy, kutanoidy normalnie. Kutanoids. Kutanoids for life. Dobra. Dobra, przejdziemy sobie ten poziom i tu już będziemy dzisiaj się żegnać. Już patrzę, kurde, 45 minut, no ale przynajmniej pogadanka była niezła. Poprzedni odcinek tak nie podobał mi się pod względem merytorycznym, no ale w zasadzie od tego są let's playe, że nie zawsze są tematy. Po prostu kwestia jest tego, że się tutaj gra w gry, się odpierdala tutaj gry, się kurwa gry robią. No, gry to jest tutaj w zasadzie... O, co to było? Ale jazda. A, tu w sumie Protective Boots mam. O, jest jakiś secret? Jest secret, kurde, przeoczyłem go. Tylko boję się, że mnie tutaj wciągnie w te tryby. Dobra. Nawet w zasadzie widzę, że tutaj trzeba było iść. Nie ma secreta? Secreta nie ma, dobra. Wracamy z powrotem. No, właśnie lubię takie odcinki, jak jest ten. Jak jest o czym gadać. Nie lubię właśnie takiego sztucznego ciągnięcia za mordę. Tam nie ma czegoś? Nie ma. Lecimy dalej. O, fuck, spada! O, w ostatnim momencie. Dobra. Mamy jetpacka, to w sumie czemu z niego nie korzystać? A nie, no w sumie tu teraz nie wyjdziemy. W sumie to tutaj teraz nie wyjdziemy. Trzeba pokombinować jakoś. O! 6%. O, shit, nawet nie dolecieliśmy. A, to crazy. Dobra, trzeba cofnąć sobie. Dobra, myślę, że do tego... O, i to jest właśnie, to jest mega zaleta tego... O czym mówiłem. O, już mi kurde coś ten mikrofon tutaj zaczął dudnić. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ale jakoś nie będę się tym mocno przejmował. Ważne, że mnie słychać. Nie trzeba ten. Nie muszę jakoś tam. A, dobra. No chyba, że tak. O, secret help. Secret. Place. O, dobra, super. Ło. Fajny jest ten szyb wentylacyjny. Dobra, już tam chyba w zasadzie nie mam po co wracać. Tu się da jakoś, czy się nie da jakoś? Jetpackiem? A, shit. Jak mnie jakiś kutasiarz przepuści, to może? Nie, tutaj... O, dobra. Jetpack się skończył. No to teraz w zasadzie nie pamiętam, co się tutaj robiło. Trochę, no, jakby nie patrzeć, utknęliśmy. Nie mam Protective Boots. Zerknijmy sobie na mapę w końcu, kiedyś po coś je tutaj robiono. Dobra, tam jest blokada. No tam nie przejdziesz, nie pomalujesz tego. Dobra, jeszcze
cała nadzieja, że tutaj jest jakieś ukryte przejście. Ja. Jest ukryte przejście. Ale nie do końca o to mi chodziło. Mogli jakiegoś helta tutaj zasadzić. Niedobrze. Ej. Ja pierdzielę, ale zatwardzenie mózgu. Dobra. Bez komentarza a propos tego. Oczywiście jeszcze tutaj kawaleria. Weź już se daj siana, ty typiarzu. Dobra, już się cofnę tyle. Zapodawaj. O! Widzicie, to jest ten. O! Dopiero po, z jakim opóźnieniem załapał, o co chodzi. O, shit. Zastanawiam się, dlaczego tutaj te rakietki zaczęły działać, skoro to jeszcze nie miało miejsca. No nie, no jest trudny. Jest trudny niczym Dark Souls ten poziom. Dobra. Inaczej. Inaczej. Inna taktyka. O, tutaj widzę też. Skurde, z 500 metrów. Ło. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ło, tam też coś było. Rety, rety, rety. Dalej, bo ja chcę skończyć ten odcinek, a tu kurde, gra mi nie pozwala. Gro, I got shit to do. Dobra. Dobra. No, właśnie po to wynaleźli tą opcję replay. Jeszcze nie tak. Jeszcze nie tak. No i tu w tym momencie naprawdę byłby mile widziany jakiś helcik. O, taki na przykład. Ło. No jest hardcore, jest crazy. Ale hardcore. Dobra, dajemy czadu. Jest gnój. O, prawie. Prawie. O. Myślę, że teraz. No jest. Jest. Jest smak. Shotgun shells. Ja pierdzielę. Aha, bo tata, już myślałem, że to ten dziś jeszcze będzie typ. Chociaż pewnie będzie. Aha, czyli tutaj musimy rozwalić znowu generatorek. Albo ten. Jest. Ho, fuck. Dobra, to jest po prostu, to jest kosmos, nic dziwnego, że akcja tego epizodu dzieje się gdzieś tam w kosmosie, bo to co tutaj się dzieje to jest właśnie kurwa kosmos. Dobra, sztuka przeżycia z 8 HP, dobra, jest ktoś tu, a tu będziemy spierdzielać pewnie, no tak myślałem. Ło, fuck. Daj se. Shrinkera może. Ło, nie. Trzeba jeszcze się cofnąć. Kawałek. Nie, trochę za daleko. Jeszcze. Dobra.
O shit. Jeszcze za wcześnie. Dobra. I co w zasadzie teraz muszę zrobić? Ło, fuck. No dobra, już wiemy, gdzie jest koniec. Koniec poziomu. Dobra, ale jest. Ale wiksa. Normalnie. Teraz shrinkerem kolesia potraktujemy i jest po zawodach. Ło, tu jest ich dwóch. Ła, shit. Dobra, jest laczka na ryj. Głupi. Dobra. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jakby co, piszcie komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Jeszcze sobie tylko zapiszę, żeby nie było gnoju. O, Darkseid. I z tego podobno jest to jeden z najdłuższych poziomów w całej grze. I z tego poziomu jesteśmy w stanie też się przenieść do ukrytego poziomu, jakieś tam fringe, coś tam, jakoś tak. W każdym razie, no, dobra. To na tyle, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.